Cześć, witajcie na kanale Dyliżansem po Polsce. Tak jak wspominałem w poprzednim filmie, musieliśmy zmienić przeznaczenie auta przed urlopem, żebyśmy mogli na niego wyjechać. Zmieniliśmy to przeznaczenie i już jesteśmy na urlopie. Zaczynamy od miejsca, od pola namiotowego Kajmary nad Pilicą, gdzie przyjechaliśmy wczoraj po południu. Nie byliśmy niestety na spływie, ponieważ przyjechaliśmy już za późno tutaj. Umówiliśmy się tutaj ze znajomymi. Nie nagrywałem nic wczoraj, bo było to takie trochę prywatne spotkanie, więc po prostu nie wypadało też nagrywać. Teraz już wszyscy pojechali, więc mam chwilę, żeby coś nagrać. Przed chwilą była dość duża ulewa, padało prawie tak ze 2 godziny i to tak solidnie, można powiedzieć, grzmiało, burza była. No cóż, pole namiotowe Kajmary, w zasadzie nie ma tutaj żadnych udogodnień, są 2 tojtoje, jedna taka Sławojka, na to co jest za mną to jest taka część namiotowa, natomiast tutaj miejsce dla kamperów, przyczep, tego typu pojazdów. Tak jak powiedziałem, nie ma żadnych udogodnień, nie ma prądu, są jakieś tojtoje, Sławojka, jest pompa z wodą bieżącą i w zasadzie tyle. Także tutaj raczej taki troszeczkę, może nie lepszy, ale taki płatny dzikus, o tak bym to powiedział. Cena 30 zł za dobę, przynajmniej my tyle płaciliśmy, 30 zł za dobę od załogi. Raczej cena dość niska. Samo pole namiotowe, samo to pole w ogóle Kajmary, tak jak mówiłem, chyba stopnica między Sulejowem a Przedbożem przy rzece Pilicy. Znowu się pewnie powtarzam, no ale trudno. Przecież i tak wszyscy wiedzą, że ja nie umiem nagrywać filmów, nie znam się na tym, więc musicie mi to wybaczyć. Tak, ostatnio słyszałem, że ja w ogóle nie umiem nagrywać filmów. No może i nie umiem, ale nagrywam. Dobra, słuchajcie. Pokażę Wam teraz dookoła, zrobię taki rzut dookoła, jak wygląda to miejsce. Czyli jakby to powiedział mój kolega, kawał placu. Dobra, słuchajcie, pierwszy dzień naszego urlopu w zasadzie minął dzisiaj. Zbieramy się jutro, jutro jest poniedziałek. Mieliśmy w ogóle wyjechać dzisiaj, natomiast ze względu na to, że mamy po drodze sprawę do załatwienia, to wyjedziemy sobie jutro. Poczekamy tutaj sami na tym polu i wyjedziemy sobie jutro. Co muszę załatwić jutro? Muszę nabić klimę. Słuchajcie, zapomniałem przed wyjazdem nabić klimę. To wszystko przez tą budowę, przez to zamieszanie z tym wszystkim, z całą budową. Więc jutro muszę tutaj podjechać niedaleko do warsztatu, nabić klimę. No i cóż, będziemy jechać dalej. W jakim kierunku? Nie wiem dokładnie. Prawdopodobnie kierujemy się na południe, w stronę Pacanowa. A potem zobaczymy. Potem jeszcze następnej drogi jeszcze żeśmy sobie nie nakreślili, także tak to wygląda. Powoli robi się taka szarówka, jest godzina 19:30 w tej chwili. Tak więc powoli będziemy chyba na dzisiaj kończyć dzień. Pójdziemy sobie do Opla, będziemy sobie jakieś książki może czytać, zjemy jakąś kolację i będziemy do jutra
do jutra jakoś przeczekamy i jutro pojedziemy w dalszą drogę. Zobaczymy się jutro, pewnie rano i później z całego dnia też Wam jakąś relację na pewno pokażę. No cóż, do zobaczenia. Witam Was w kolejnym dniu. Jesteśmy już po śniadaniu. Za chwilkę będziemy się zbierać i jechać w dalszą drogę. Teraz przejdziemy się jeszcze rzucić okiem na Pilicę i będziemy się zbierać. Ostatni rzut oka na Pilicę za nami. Tutaj jeszcze pokażę Wam na tym polu przeznaczonym dla namiotów. Jest taka wiata, zobaczcie. Tutaj można sobie zjeść posiłki, gotować coś. Ogólnie miejsce jest naprawdę świetne. Tylko tak jak powiedziałem, nie ma tutaj żadnych udogodnień, nie ma prądu. Tylko dwa tojtoje, jedna taka słabojka. I w zasadzie tyle. Ale można przyjechać na kajaki, popływać po Pilicy. Chyba najbardziej tutaj popularną trasą jest trasa z Przedborza, czyli 26 km w kajaku. Trwa to około 4 godzin, bodajże 3,5 do 4 godzin taka trasa. Ale jeżeli ktoś ma ochotę, to polecam pole namiotowe Kajmary, kajaki Kajmary, miejscowość Stobnica między Przedbożem a Sulejowem. Idziemy teraz do auta i powoli będziemy się pakować. Witajcie kilka godzin później. Jest po godzinie 15. Po wyjeździe z pola Kajmary pojechaliśmy do warsztatu, posłużę się ściągą, warsztat Articar. Serdecznie polecam, jeżeli ktoś by był w okolicach tutaj Stobnicy, bardzo polecam wręcznie warsztat Articar. Pojechaliśmy, bo mieliśmy problem z klimatyzacją. Okazało się, że to jest taka trochę grubsza sprawa i nie ma sensu tej klimatyzacji w tej chwili nabijać. Trzeba ją po prostu będzie naprawić. Dziękuję tutaj panu Arturowi, że nie nabił nas w butelkę, tylko po prostu powiedział jak jest, że nie ma sensu tego nabijać. Nie zdarł z nas żadnej kasy praktycznie za to. A teraz jesteśmy w rezerwacie Góra Miedzianka, niedaleko Chęcin. Kiedyś znajdowała się tutaj kopalnia rud miedzi, o ile czegoś nie pomyliłem. Wydobywano tutaj malachity i jakieś inne jeszcze minerały, które wchodzą prawdopodobnie w skład miedzi. Nie znam się kompletnie na chemii, nie mam pojęcia, jak to wygląda. Słuchajcie, za mną jest widoczny, nie wiem, gdzie on jest. Tam jest taki szyb, za chwilę Wam go pokażę, szyb dawnej kopalni, gdzie jeszcze Austriacy wydobywali te wszystkie rudy. Były w Polsce prawdopodobnie dwie tylko takie kopalnie. Ta i jeszcze jedna gdzieś w Polsce i obydwie są w tej chwili nieczynne. Bardzo miły pan, który tutaj mieszka na terenie tego miejsca i w zasadzie można powiedzieć, że stworzył to miejsce. Stworzył taką izbę pamięci o tym miejscu. Muzealna Izba Górnictwa Kruszcowego w Miedziance, tak to się nazywa. Tam jest budynek muzeum. Zwiedzimy go sobie jutro, dlatego że dzisiaj jest już nieczynny. W zasadzie dzisiaj w ogóle jest nieczynne, poniedziałki nieczynne. Jutro wtorek, także jutro o 10 będziemy mogli sobie pozwiedzać. Zostajemy tutaj na noc. Bardzo miły pan zgodził się, żebyśmy zostali tutaj na noc. Nawet powiedział nam, że jak chcemy, to możemy tutaj zostać tydzień. No nie, tygodnia nie zostaniemy, natomiast jeden dzień, jedną noc jak najbardziej, bo jutro jedziemy dalej. Czy polecam to miejsce? Słuchajcie, cisza i spokój, to co bardzo lubimy. Pokażę teraz kilka takich przebitek tutaj z tego miejsca, żebyście zobaczyli jak wygląda teren. Tam daleko jest stolik, na którym można kupić sobie pamiątki, nawet jeżeli właściciela nie ma przy stoliku, to jest puszka, są ceny, więc można sobie coś wziąć, rzucić pieniążki do puszki i ze sobą zabrać. Nie pieniążki, to co wybraliśmy. Dobrze, słuchajcie, my za chwilę robimy sobie jakiś obiad.
bo troszeczkę już jesteśmy głodni. Po drodze sobie zatankowaliśmy wodę na stacji benzynowej. Także, jak to mówię, van life pełną gębą. Oczywiście tylko przez 2 tygodnie w roku, bo my nie będziemy mieszkać w kamperze, w kamperwanie, czy jak tam, jak zwał, tak zwał. My będziemy jeździć weekendy i wakacje. Ale cóż, no piękne miejsce, przepiękne miejsce. Później pewnie wybierzemy się jeszcze pozwiedzać okolice, bo są tutaj jakieś tarasy widokowe, jakieś tego typu rzeczy, więc na pewno coś stamtąd jeszcze pokażę. A tymczasem zabieramy się zaraz za obiad. Do zobaczenia ponownie. Tak. No, chodź. No. Bo jesteśmy na Miedziance, najwyższej górze w tej okolicy, 354 metry nad poziomem morza, ale widoki są przepiękne. No, tu jest dość stromo. Uważaj na kamulce. Tutaj dość strome zejście. Trzeba uważać. Powiem szczerze, że bez naprawdę dobrych butów to tutaj może być niebezpiecznie. No, Montek jak zawsze wybiera nie tą drogę co trzeba. Trochę wchodził tamtędy, bo on skakiwał na górę. Trzeba naprawdę mocno uważać. Patrzeć pod nogi. Bo kamieni tu jest sporo. No. No w końcu to Góry Świętokrzyskie. No. No teraz to się rozczuła tym stankiem. Tutaj takie usypisko z piasku. Tu już jest, chodzi też w dół. Się zbiega. Zbiega, schodzi. Montek tutaj zasuwa po piachu. A my za nim. A tutaj takie osuwisko. Wolniej. Dość głęboko, jakieś 10 metrów. I kawałek przez las jeszcze. Montek, ty masz 4 nogi. Stój, czekaj. Montek ma napęd 4x4. O, i teraz już po płaskim. Ej, no chociaż spójrz na mnie.
Droga powrotna z Miedzianki jest już łatwiejsza, bo idzie się lekko w dół, a miejscami dość stromo w dół. Ale zawsze to łatwiej w dół niż w górę. Zasapaliśmy się dość mocno, wchodząc na samą górę Miedzianki. Wracamy na nasz biwak, czyli do Muzeum Regionalnego. I widzimy się jutro. Witajcie w kolejnym dniu. Nockę spędziliśmy tutaj na Miedziance. Teraz mamy zamiar iść zobaczyć tą część muzealną tutaj w budynku. Jeżeli się uda, to wam coś nagram. No cóż, idziemy. I to tyle, jeżeli chodzi o Muzeum Górnictwa Kruszcowego w Miedziance. Za chwilkę będziemy pewnie jechać dalej. A dokąd dojedziemy i co będziemy robić dalej, dowiecie się już w następnym odcinku.